Witamy Was, kochani, w kolejnym odcinku naszych rozkminek do niedzielnej Ewangelii. Witamy Was w sobotę przed trzecią niedzielą Wielkiego Postu i zapraszamy do wspólnej refleksji. A dzisiaj w Ewangelii usłyszymy o tym, jak Pan Jezus mówi, aby nie robić z Jego świątyni targowiska. Nie wiem jak Ty, Piotrze, ja mam czasami wrażenie, że kiedy na przykład są takie przygotowania do ślubu czy komunii świętej, i to jak na przykład, wiadomo, że każdy chce, żeby było pięknie, ładnie, estetycznie, żeby były piękne kwiaty, piękny wystrój, ale czasami to jest taki też i przerost tego, co na przykład niosą łaski takie duchowe, wynikające z sakramentu świętych. Bo często właśnie taki, tak to mówi się o temat komunii świętej, nie? Że co dla dzieci jest najważniejsze. I część dzieci powie, że dla nich najważniejsze jest to, że mogą przyjąć Pana Jezusa w komunii świętej, a część powie, że dla nich najważniejsze są prezenty. Ja bym to właśnie tak porównał do tego właśnie, co Pan Jezus tak wypędził, że wypędził tych, którzy mieli jakiś interes, żeby do świątyni przyjść, a nie było to spotkanie z Panem Bogiem. Myślę, że muszę się z Tobą zgodzić, a nawet chcę się z Tobą zgodzić, bo rzeczywiście tak się dzieje w świecie, którym żyjemy na co dzień, że no zapominamy o sakramentach, zapominamy o wartości sakramentu, czym ona jest, że to jest łaska, która nas otwiera na zbawienie, a tak naprawdę żyjemy tym, aby estetycznie coś wyglądało fajnie, super, kolorowo, aby właśnie było dopieszczone tak do minimum, tak, ale zapominamy właśnie przy tym wszystkim, że to jest ważne, ale nie najważniejsze. Najważniejsze jest to, jak my się do tego sakramentu przygotujemy, jak do tej łaski, którą Pan Bóg chce nam dać, my się do tego przygotujemy, więc myślę, że warto by było też pójść trochę w tą stronę, nie? Żeby nie tylko to, co zewnętrzne, ale to, co wewnętrzne. I o tym też mówi Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii, bo On tak naprawdę nie mówi o zburzeniu świątyni jerozolimskiej, ale mówi właśnie o tym zburzeniu wewnętrznym, czyli tym takim duchowym. Mówi o tym, że no, umrze, ale poczeknie w zmartwychwstanie, tak? Mówi tak naprawdę, zapowiada swoją mękę, ale no niestety ci, którzy byli w świątyni, do końca potrafili to zrozumieć. Nawet sami uczniowie mieli z tym jakiś problem. Zwłaszcza, że kwestia nawet przyjęcia sakramentów. Ja nie wiem, jak tyle się często spotykałem z taką argumentacją odnośnie ślubu kościelnego, nie? Że nie bierzemy ślubu kościelnego, bo nas na niego nie stać. I to jest właśnie często takie pomylenie z poplątanym, bo żeby przyjąć sakrament święty, tak naprawdę wystarczy spełnić warunki, czyli być człowiekiem wierzącym, nie? I przyjść do kancelarii i pozałatwiać te sprawy. A często tak jest, że takie jest też, nie wiem z czego wynika takie myślenie, że musi być później to huczne wesele, bo jeżeli jest ślub kościelny. Nie? I to jest tak, że często ludzie nie tyle nie mają pieniędzy na ślub, co nie mają na wesele. Więc tak naprawdę tej żadnej takiej nawet i finansowej przeszkody nie ma, żeby sakrament małżeństwa przyjąć. I to też bardzo często też ta pandemia jest też taką weryfikacją, nie? Że na przykład odwołujemy przyjęcie sakramentu, nawet już pomijając aspekty bezpieczeństwa, bo też taka argumentacja jest, ale to, że na przykład później nie można zrobić imprezy. Dla 100 osób, tylko dla 15. No właśnie, i to jest też takie, moim zdaniem, takie handlowanie sakramentami. No tak, ale skąd to się bierze? No na pewno bierze się to stąd, że jest tak nagłaśniane w mediach, nie? Że o, zobacz, jak będziesz brał ślub, to zobacz, ile ten ksiądz będzie pieniędzy za sakrament, tak? No a nikt nie, tak naprawdę to jest złe myślenie, bo tutaj nikt za sakrament pieniędzy nie bierze. Wiadomo, chodzi tutaj o kwestię przygotowania kościoła, opłacenie organisty, opłacenie kościelnego, to są ludzie, którzy pracują, więc muszą mieć to wynagrodzenie. No i często właśnie tak nakręcani przez media, no tak podchodzimy do tej sprawy, nie? I gdzieś tam traktujemy jako właśnie kupno, sprzedaż. Czyli no, to jest taki też najważniejszy dzień w życiu, nie? Dajmy na to, nie wiem, czy dziecka, które przyjmuje chrzest święty, czy komunii święty. Ja bym czy powiedział, że powinien być najważniejszy, a czy jest, to jest kwestią sporną. No tak, no i zobacz, że to później tak jest, tak robi się poplątanie, nie? A zobacz, że też i świat nie potrzebuje, nie lubi próżni. Mhm. I na przykład tak jest, że ktoś na przykład zaczyna takie narzekanie, nie? Że ksiądz za dużo bierze pieniędzy. Później okazuje się, że to się jakoś inaczej rozkłada. Że ślub dużo kosztuje, no to już mamy ślub humanistyczny, nie? Zaprojektuj sobie gdzie chcesz, przysięgę sam sobie powiedz, bez żadnych zobowiązań cywilnoprawnych i tak dalej, nie? I tak to się kręci. Jak nie chrzest święty, to zróbmy sobie huczny roczek. I taka zamiana jest, tylko kwestia jest tego, co dalej, tak? Bo tutaj mamy za sakramentami idą łaski duchowe, a za imprezą jest impreza się skończyła, prezenty rozdane, wracamy i nic z tego nie ma, nie? Dlatego może warto w tą niedzielę
która już jutro, zastanowić się, czy my właśnie idąc do kościoła żądamy, bo tak nam się należy, my możemy sobie to kupić, bo zamówiliśmy mszę świętą, złożyliśmy ofiarę za nią, czy na przykład idziemy po to, aby otrzymać łaskę uświęcającą. I nieważne, czy to będzie ksiądz Łukasz, czy ksiądz Piotr, ważne jest to, że sprawuje sakrament. Dlatego, kochani, pamiętajmy o tym, że we właśnie, może w tą niedzielę, skupić się na tym, jak my podchodzimy do kwestii sakramentu, czy bierzemy jako sakrament, jako łaskę duchową, czy po prostu jako coś, co można sobie kupić i mieć. Przede wszystkim zdać sobie sprawę, jakie łaski możemy otrzymać poprzez sakramenty święte. Tutaj stawiamy kropkę. Pozdrawiamy serdecznie z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem i za słowami Pana Jezusa, nie róbmy z Kościoła targowiska.